198 szybowców, ponad 130 pilotów z 24 krajów, 2 tygodnie podniebnych zmagań, 10 rozegranych konkurencji. Tak w bardzo dużym skrócie podsumować można 17. Mistrzostwa Szybowcowe Europy FIE w Michałkowie. Ceremonia zakończenia mistrzostw odbyła się na płycie lotniska. Polacy mają powody do dumy, zdobyli 5 medali. Medialnie te prestiżowe zawody wspierała telewizja ProArt oraz portal wlkp24.info. Nasze kamery towarzyszyły pilotom każdego dnia podczas tych mistrzostw. Proszę zobaczyć. Ostatnie zdjęcia, przyjacielskie rozmowy, ostatni zachód słońca nad lotniskiem w Michałkowie. Po 2 tygodniach szybowcowych konkurencji czas na ich zakończenie. Medale i puchary czekają na najlepszych. W gronie złotych medalistów mistrz mistrzów Sebastian Kawa. Jak to jest zdobyć 3 złote medale w jednym roku? No chyba ulga tylko. Nie, myślę, że duże oczekiwania były i to był problem też naszych zawodników, że byliśmy pod bardzo dużą presją, żeby pokazać się tutaj jak najlepszej strony, ale po 3 pierwszych, 4 konkurencjach myślę, że to już było jasne, że mamy bardzo duże szanse wygrać i tylko od nas zależy, jak wysoko. Sebastian Kawa na laurach nie spoczywa i już przygotowuje kolejny szybowiec na następne zawody. I to już będą 6 zawody w tym roku. Mistrzostwa Grand Prix będą to eliminacje do zawodów, do finałów, które w przyszłym roku będą w Alpach francuskich. Srebrny medal w klasie standard zdobył Łukasz Wójcik, a brązowy Paweł Wojciechowski. W klasie klub z kolei złoty medal zdobył reprezentant Czech Roman Mraczek. Gold medal is the best. Srebrny medal w tej samej klasie należy do Jakuba Barszcza, a brązowy także do Polaka Łukasza Błaszczyka. Starałem się brać te zawody bardzo na luzie, nie spinać się za bardzo. Nie przywiązywać dużej wagi, nawet nie starałem się patrzeć na tablicę wyników po każdej konkurencji. Po prostu typowy luz. No i jakoś to zaowocowało. W klasie dwumiejscowej złoto zdobyli reprezentanci Austrii, Wolfgang Janowicz i Andreas Lutz. Polacy Janusz Centka i Łukasz Grabowski zajęli 6. miejsce, a Adam Czelacki i Krzysztof Trzewik 8. Przygotowania do mistrzostw w Michałkowie trwały 2 lata, szczególnie ostatnie 3 miesiące były czasem wytężonej pracy. Postawiliśmy sobie na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i ten priorytet utrzymywaliśmy przez całe 2 tygodnie zawodów. Pomimo tego udało się rozegrać 10 konkurencji, czyli zawody miały bardzo wysoki poziom sportowy i medale Mistrzów Europy, które będziemy za chwilkę wręczali, na pewno są wręczane zasłużenie. Autorem zadań dla pilotów każdego dnia był Artur Rutkowski, dyrektor sportowy mistrzostw. W ciągu 2 tygodni udało się rozegrać 10 wartościowych konkurencji po 1000 punktów. To z kolei podnosi wartość wyniku sportowego, który zawodnicy osiągnęli podczas tych mistrzostw. Miałem trochę szczęścia w czasie tych zawodów. Udało się wyłożyć 10 zadań, z których w 90% jestem zadowolony. A jedno zadanie było rzeczywiście troszkę przeszacowane. Niemniej no, połowa zawodników podołała, w związku z tym nie była to całkowita porażka Task Setera. Organizatorem mistrzostw był Aeroklub Ostrowski, który już myśli o kolejnych tak prestiżowych zawodach. Każde zawody dają nowe doświadczenia. Coś nowego poznajemy, czegoś się uczymy, organizacyjnie zmieniają się regulaminy, też trzeba się dostosować. I na pewno będziemy myśleć o następnych zawodach. O to staraliśmy się 5 lat. Wszystko zależy od oceny jury, jeżeli będziemy się starać i o zawody, jak ona wypadnie, być może w najbliższym czasie uda się zorganizować Mistrzostwa Świata. Partnerem medialnym mistrzostw była telewizja ProArt oraz portal wlkp24.info. Nasi dziennikarze przez 2 tygodnie relacjonowali to, co dzieje się w Michałkowie, tylko na antenie telewizji ProArt. 2 razy dziennie serwowaliśmy Państwu raporty z lotniska. Na żywo przez wiele godzin zawody były obecne również na portalu wlkp24.info. Nasze wysiłki docenili najlepsi. Takiej oprawy medialnej jak tutaj to jeszcze nie było na żadnych innych zawodach. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Kolejnych tytułów życzymy. Już po raz 10 w powiecie ostrowskim zorganizowano zawody.